Tak właśnie wygląda droga rowerowa w Łodzi przy stacji kolejowej Radegast. Ostatnio na YouTubie, chyba 2 tygodnie temu, pokazywałem wam to samo dokładnie, bo tu nie było nic sprzątane, nic nie było odśnieżone przez chyba około 2 tygodni, nie pamiętam dokładnie, bo może w tamtym tygodniu, nie, 2 tygodnie temu byłem, także nic nie jest ruszone. Staram się tu jakoś przejechać, wam pokazać, jak to wygląda, ale jedną ręką będzie kiepsko. Jedynie co, to wydeptana ścieżka przez ludzi, którzy tu spacerują. Jakieś 2 ślady rowerów. Wszystko. To mu przejechać się da, no. Za coś się chyba płaci pieniądze, tak? Czyli te ścieżki powinny być podszerzone. Nieważne, czy są daleko z boku, na krańcach miasta, czy też w centrum. Dojedziemy do końca. Myślę, że jakoś się uda. Powiedzieć, czego jest kask. Jak wyrżnę, to się nic nie stanie. Niestety, czasem trzeba się poświęcić dla sprawy. Koniec świata po prostu tutaj. Nic nie dojeżdża. Nikt się tym nie opiekuje. Nikogo to nie interesuje, co tu się dzieje. Co rower na pewno zrobiłby z tym porządek. Ale niestety na razie to jest koniec. Koniec wycieczki, przynajmniej tutaj jest też odświeżone. Co ostatnio nie było odświeżone. Tutaj już jest, widzę, naprawdę ładnie ścieżka odśnieżona i wysuszona ładnie.